Mój przyjaciel Andres chce pani osobiście podziękować. Nie ma potrzeby. Jest tu. To właśnie Andres Duarte. Miło mi pani Camilo. Dziękuję, że dała mi pani pracę. Pani ci dała pracę, ale to Leoncio i ja będziemy ci wydawać polecenia. Jak pan chce. Nie jest pan stąd, prawda? Nie, ale będę ciężko pracował. Jakby to rancho było moje. Natalio, niech się bierze do roboty. Jak masz na imię? Andres. Doceń szansę, którą dostałeś dzięki Natalii. Proszę się o to nie martwić. Jeszcze raz dziękuję. Co? Jak to co? Stało się coś? Nie. Na pewno? Tak. Na razie. Miło, że o mnie pomyślałeś. Jakżeby nie. Jesteś inteligentną kobietą. Miło spędzać z tobą czas. A ten interes będzie do tego pretekstem. Chlebiasz mi. Ale to prawda. Nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać. Będę potrzebowała wsparcia. Wesprę cię. Najpierw zdobądź klientów. Dla ciebie to pestka. Twoim przyjaciółkom pomysł funduszu oszczędnościowego na pewno się spodoba. No byś miał rację. Uczcimy to obiadem? Tylko we dwoje? W czym problem? Może powiedziałbyś Isadorze. Jest naszą wspólniczką. Wolę, żebyśmy byli sami. Jutro? Dobrze. Alonso. Odwiedziłem twoją teściową. Już wychodzę. Odprowadzę cię. Spadnę po ciebie o drugiej. Zgoda? Będę czekała. Co myślisz o pani Kamili? Jest dość oschła. Przyszliśmy nie w porę. Normalnie jest bardzo miła. Dlaczego nie w porę? Bo była z panem Alonsem. Wyczułam napięcie. Dlaczego? Pewnie znowu się kłócili. Czemu? Nie wiem. Najważniejsze, że tu jesteś. Choć nie wiem, jak ci pójdzie z Leoncjem. Leoncio! Co jest? Pan Alonso prosił, żebyś dał Andresowi coś do roboty. Dobra. Na razie. Powodzenia. Co mam robić? Najpierw coś ustalimy. Jestem twoim przełożonym, więc mów per pan. Jak pan chce. Ma pan rację. Nie jesteśmy sobie równi. Dobra. Uprzedzaj, kiedy przychodzisz. Alonso, postawmy sprawę jasno. Jesteśmy po tej samej stronie. Muszę interweniować, bo nie sprawiłeś, by Camila zapomniała o tym cholernym spadkobiercy i przywłaszczyła sobie rancho. Wkrótce mi się uda. Dlaczego twoje flirtowanie z teściową miałoby mi pomóc? Trzeba znaleźć słabe punkty przeciwnika. Słabym punktem Camili jest jej matka. Użyjemy jej, żeby twoja żona robiła, co zechcemy.
Kamila nie jest z tych, które są ślepo posłuszne matce. Ani matce, ani mężowi. Może ulegnie dopiero wam obojgu. Rób, co chcesz z Agustiną, ale mam wiedzieć o wszystkim, co się dzieje w tym domu. Jasne? Spokojnie. Jestem po twojej stronie. Pamiętaj o tym. Kiedy skończysz, pomożesz Rodolfowi na pastwisku. Możesz zacząć. Co mam robić? Usunąć łajno. I nie wyrzucaj, bo to dobry nawóz. Coś ci nie odpowiada? Nie. Każda praca jest dobra. Rodolfo? Chodź tu. Przynieś mu kalosze. I powiedz Eleuteriowi, żeby przyszedł. Migiem. Idź na pastwisko. A ty do roboty. Tu Kamila. Myślałam, że cię zastanę w domu, ale trudno. Muszę ci powiedzieć, kto jest na ranczo. Wolę poczekać, aż wrócisz. Byle szybko, bo to pilne. Kogo miałaś na myśli? Dionisio? Tak, był tu. Chce mnie wciągnąć do interesu, o którym wspomniałaś. To jego miałaś na myśli? Co powiesz na ten interes? Spodobał ci się? Tak, choć nie mam pojęcia o funduszach oszczędnościowych. Ale podszkolę się. A Dionisio mi pomoże. Świetnie. Bardzo się cieszę. Dobrze ci to zrobi. Gratuluję pani bizneswoman. Życzę powodzenia. Dziękuję. Żeby to uczcić, Dionisio zaprosił mnie do restauracji. Cieszę się. Bóg wie, do czego taka zażyłość może was zaprowadzić. Co też? Cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Chciałabym zobaczyć, że spełniasz się jako kobieta. Tego samego pragnę dla ciebie. Dlatego chciałabym porozmawiać o twoim małżeństwie. Facet mi się nie podoba. Nie pasuje do tego miejsca. Miej na niego oko i przyciśnij tak, żeby sam odszedł. Co to? Wczoraj tego nie było. Przynajmniej zanim pani Agustina pojechała do miasta. Trzeba to naprawić. W tym domu nikt o niczym mi nie mówi. Masz. Nie trzeba, dzięki. Pomogłbym ci, ale mogliby mnie wyrzucić. Nie martw się, idź pracować. Nie bronię Alonsa, ale dla mężczyzn ich męskość jest najważniejsza. I może mieć wpływ na całą resztę. Wiem o tym. Alonso nie przypomina już człowieka, którego poznałam. Przechodzicie okres adaptacji. Młodzi myślą, że o małżeństwo wcale nie trzeba dbać. Ja tak nie uważam. Ale są pewne granice. Kiedy przybyłaś na ranczo, nie mogłaś chodzić i byłaś załamana.
Alonso był wobec ciebie czuły i tolerancyjny. Czy nie powinnaś mu się odwdzięczyć? Zastanów się. Chcesz wody? Nie, dzięki. Wyglądasz na zmęczoną. Dość mam siedzenia. Mam ochotę pochodzić. Próbowałeś? Dlaczego nie mielibyśmy spróbować? Najtrudniejszy jest pierwszy krok. Boli. Jestem z tobą, nie zostawię cię. Spróbujmy. Pomogę ci. Noga jest za słaba. Musisz spróbować, będę cię ubezpieczał. Ostrożnie. Masz rację, mamo. Teraz ja muszę być cierpliwa i tolerancyjna. Pamiętaj, że pracujesz dla mnie, nie dla pani Kamili. Dlatego nie staraj się chronić swojego kochasia. Nie miałam takiego zamiaru. Milcz, nie chcę cię słuchać. Wiedz, że narobiłaś mi kłopotów. Następnym razem cię wyrzucę. Jasne? Tak. Proszę mi wybaczyć. Leoncio, gdzie jest nowy pracownik? Gringo? Jaki gringo? Obcy. Chłopak Natalii. Tak, ten. Ma na imię Andres. Wezwij go, chcę z nim porozmawiać. Pojadę go poszukać. Leoncio, teraz go nie wołaj. Później. Jak się masz? Dobrze, że przyszłaś. Wiesz, kto tu jest? Kto? Wieśniak. Który? No ten. Cześć, Rafaelu. Jak się masz? Pięknie wyglądasz. Rodolfo mówi, że spodziewacie się narodzin cielaka. Wielu. Pewnie mówił o wyjątkowej krowie, Hiraldzie. Dlaczego jest wyjątkowa? Bo to gwiazda. Wszystkie jej cielaki otrzymały wyróżnienia. Dobrze by było, gdybyście zobaczyli poród. Zrobiłbyś zdjęcia do książki. Ciekawe doświadczenie. A jeśli akurat nie będziemy w pobliżu? Może dotrzymajmy towarzystwa Rafaelowi. Chętnie spędzilibyśmy więcej czasu na ranczu, ale nie chcemy pogarszać twoich stosunków z mężem. Doceniam waszą cierpliwość i tolerancję. Alonso nie był dla was zbyt miły, a mimo to wciąż mnie odwiedzacie. Dziękuję wam. Dla nas ty jesteś najważniejsza, a wy dla mnie. Więc dopóki nam pozwolisz, Rafael i ja będziemy przyjeżdżali robić zdjęcia i przeprowadzać wywiady. Hej, Andres, chodźmy, pora na obiad. Gdzie jemy? Mamy swoją stołówkę.
Pieda świetnie gotuje. Przynajmniej spotka cię coś miłego.